Michał Wisniewski przyznał, że upadł i wspomniał o bankructwie i mandarynie. Michał Wisniewski po latach postanowił wrócić do formatu, który prowadził niespełna 20 lat temu. Muzyk wznowił bowiem program ze swoim udziałem, który niegdyś był emitowany na TVN. Tym razem skupił się jednak na nagrywaniu vlogów. W najnowszym odcinku Jestem jaki jestem 3, czyli Wisnia buduje, opowiedział o najtrudniejszych chwilach w swoim życiu. Autor przeboju Powiedz szybko stał się wziętym muzykiem. Przez lata kariery zdolał zarobić miliony. Nie musiał obawiać się o jutro. Chętnie trwonił pieniądze na ryzykowne rozrywki. Zaczął lubować się w hazardzie, popadł w uzależnienie od alkoholu. Taki tryb życia doprowadził go do prawdziwej ruiny i całkowitego upadku. W 2020 roku wokalista ogłosił bankructwo, przyznając tym samym, że jego fortuna przepadła. Została jednak sława, która cieszy się do dzisiaj. To wraz nierozpoznawalność pomogła mu stanąć na nogi. Artysta zyskał nową pracę i zaczął powoli normalnie funkcjonować. Wszystko straciłem. Upadłem nawet nie na twarz. Na ryj. Kiedy 3 lata temu ogłoszono upadłość? Kiedy straciłem już swój dom, bo teraz wynajmuję go po prostu, żeby mieć gdzie mieszkać. To tak naprawdę świat się dla mnie zaczął na nowo. Zaczęła być przynajmniej jakaś perspektywa na wyjście z życiowego impasu, powiedział Michał Wisniewski. Michał Wisniewski wrócił pamięcią również do swojego malzeństwa z mandaryna. W gorzkich słowach opisał moment, który miał być najszczęśliwszym w ich życiu. Para kupiła bowiem dom z myślą o spędzeniu w nim reszty życia. A niedługo po wypakowaniu walizek, mandaryna zabrała swoje rzeczy i się wyprowadziła. Gwiazdor przyznał, że przy piątym malzeństwie nie chciał popełniać tego samego bledu co przy drugim. Więc postanowił, że zarobi na wybudowanie domu od podstaw, by mieć pewność, że miejsce nie będzie przynosiło pecha. Wychodzi bowiem z zalozenia, że dom, który zakupili swego czasu z mandaryna, był pechowy. W 2005 roku kupiłem dom w Lazach, pod Warszawa. I kilka miesięcy później wyprowadziła mi się żona. Więc chyba raczej nie przyniósł mi szczęścia. To był dom, w którym też nastąpiło rozstanie. Więc on jest chyba pechowy. Dom kupowałem dla żony numer 2, a dzisiaj to moje piąte malzeństwo i miejmy nadzieję. Ze ostatnie stwierdził Michał Wisniewski.